Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Final Fantasy 4. Ostatnio skończyliśmy grę właśnie w tym oto miejscu, w kręgu, gdzie mogliśmy sobie zapisać grę. I tak, zerknijmy, jak nasze postaci się mają. No, mają się średnio, ale nie jest aż tak źle, żeby dostawiać namiot. Stąd też i może użyję na przykład Potiona na 24 na Edwardzie. No i Rydia ma troszeczkę many, mało. Ale to przejdziemy w tryb oszczędności many. Pokażę wam później, jak to wyglądać będzie. No, po prostu ograniczymy zużycie. Dobra, więc chodźmy wtędy. Z powrotem na drugie piętro jakby jaskini. W sumie drugie piętro w dół. Ale tak, tutaj jest jeszcze sporo itemków, których nie zabrałem, jak chociażby tutaj. No i też jest sporo monstrów, których przyjdzie nam pokonać. No niestety tutaj w tryb oszczędności many się nie sprawdzi w żadnym wypadku, bo musimy użyć czarnej magii Pieruna. Dobra, ty się ukryj. Masz żyć, Edward. Wyekspić cię trzeba. Dobra, no i tutaj Thunder, no niestety musiał być na przeciwnikach. No dobra, pokonaliśmy tutaj gości. No więc chodźmy dalej, okej. Okay. Dobra, także tu mamy skrzyneczkę, w której krył się Potion. Dobra, i znowu monstra, no. No trochę to irytujące. No i teraz mamy do walki do czynienia z żółwiem. No i teraz pokażę wam może jeszcze jedną fajną opcję z wykorzystaniem przedmiotu. Jak na przykład wykorzystać Ice Rod. Zaraz, my mamy Ice Rod. Teraz nie wiem, czy to tak działa. Bo możemy przywołać jakby czar Ice Rodem. Tylko czy to ciągnie manę? Nie wiem, popatrzyłem. Bo tak widziałem kiedyś, że właśnie można w ten sposób użyć tego przedmiotu, ale nie zwróciłem uwagi, czy to ciągnie manę, czy nie. Okej, okay, dobra, zobaczymy później. Przy następnej okazji. Dobra, tu w każdym razie mamy za mostkiem kolejną skrzyneczkę. Nie, mamy Spider Sync, a tam co było? Nie wiem. Zapomniałem. No, tak jak nie myślę, to po prostu nie pamiętam. A, raczej nic nowego, okej. Okay. O tyle dobrze. Dobra, więc odkryjmy tutaj całą mapę. Tu jeszcze coś do odkrycia jest kawałek, ale tam nic nie będzie z tego, co pamiętam. No i znowu to coś. Dobra, Thunder na wszystkich. Wy się... Kurde, nie. Brońcie. Dobra, Swamp Rose, niepotrzebny zupełnie, no ale trudno. No okej, okay, czyli pokonaliśmy kolejne monstra. No to idziemy znowu dalej odkrywać te jaskinie. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie starczy mi czasu, żeby pokonać samego Antliona, czyli wielką bestię, która by się tutaj kryła. I warto jest jeszcze wrócić się, znaczy no, musimy się tędy wrócić, ale warto się tam wrócić w prawo tamtego przejścia, bo tam kryje się pewien przedmiot dla właśnie naszego Edwarda. Dobra, jeszcze użyj itema, Ice Rod. Teraz mam 51 man, zobaczymy, czy coś się z tym zmieni. Nie. Aha, czyli możemy śmiało atakować lodowym atakiem bez użycia many. Czy jak widać, całkiem praktyczne. Ja się zapomniałem o tym, że możemy robić coś takiego, tylko niestety można to zrobić na jednym, można tego ataku użyć tylko na jednym przeciwniku. Stąd też i tak się sprawy tutaj mają. Dobra, musimy się wrócić na chwilę tutaj, żeby przejść się tędy. Ze względu na to, że tutaj w skrzynce będzie ukryty pewien przedmiot, który przyda się właśnie naszemu Edwardowi. Jest to Harfa Lan. No i kiedy go dam naszemu Edwardowi, on ma harfę snu czy coś takiego, to wzmocni mu atak z 5 na 13 i może też przy uderzeniu narzucić oszołomienie na naszym przeciwniku. Stąd też i bardzo praktyczny przedmiot. No ale okej, chodźmy dalej. A właśnie wróćmy się i chodźmy dalej. O. Musimy znowu zejść tędy niżej, no i znowu stoczyć walkę. Z jednej strony dobrze podekspią się nasze postacie, ale z drugiej strony trochę... No, jest to irytujące i... Kurde, jeszcze na jednym przeciwniku użyłem tego, no! Fail za failem coś leci.
fajnie, że jednego rozwaliłem, ale zmarnowałem 5 many, a mogłem rozwalić wszystkich na te 5 many. Broń ta się dalej. Ty się możesz ukryć. A ty użyj Black Magic Thunder na wszystkich. No trochę niedobrze, że tak w bezmyślny sposób tracę manę. Jeszcze będę musiał podleczyć moich tutaj członków drużyny. No niedobrze, niedobrze. Nieciekawie to wygląda. Ale cóż, przynajmniej lecą expa. O tyle dobrze. A na szczęście mamy dużo potionów, stąd też myślę, że nimi się trochę podleczę. Właśnie Rydi się trochę dostało. Masz Rydia potiona, ty też masz dwa, dobra. I wszystko jest fajnie, pięknie, zdrowe. Możemy iść dalej. Dobra, wróćmy się tutaj na chwilę. Zobaczmy tędy, jak przejdziemy, co mamy. Aha, dobra, muszę się jednak tam wrócić, bo tam był ukryty przedmiot. Ajajaj. I tam też jest skrzynka na górze. Jak ja to zrobiłem, że jej nie zebrałem? No i surprise! Super! No więc żółw przypierniczy nam ładnie za 36, no myślałem, że będzie gorzej. Dobra, także Cecil, uderz Rydia, użyj swojej kurcze różdżki. A ty się bro... No mniejsza z tymi, tak on padnie. Nie przepadnij żółwie! Dobra. Także zdobywamy kolejne punkty expa. Strata czasu na tych przeciwnikach, naprawdę. Dobra, chciałem przejść tutaj, bo tu jest itemek, jakim jest Arctic Wind. I Arctic Wind to jest chyba też kolejny nowy przedmiot. Nie wiem, czy go mieliśmy, czy nie. Zobaczmy na samym dole, tak, to jest nowy przedmiot. I to jest taki przedmiot, który przywołuje Blizzard. Tyle do nim, o nim mam do powiedzenia. No i znowu mnie napada coś. Zaraz będę miał napad, ale złości, bo... Ileż można? Ukryj się. Atakuj. Ice Rod. Dawaj! Ten Ice Rod szybciej się przywołuje nawet niż zaklęcie Blizzard. No tyle fajnie. Więc praktyczne jest zaklęcie różdżką. Zwykła różdżka z kolei przywołuje tak jakby atak strzałami z góry. O tym też nie wspomniałem. No i nasz Edward levelapuje po poziom 13. Ciekawe, czy pozna jakieś nowe pieśni. Na przykład ta jego pieśń lecząca jest dosyć praktyczną pieśnią, ponieważ nie wiem, może ktoś kojarzy, działa trochę jak Regen z niektórych wersji Final Fantasy. I tak co jakiś czas leczy nam trochę HP. No i dostaliśmy kolejnego Ice Roda. No i tutaj dostaniemy również kolejny, jakby drugi egzemplarz broni. Jak pokonamy tą czwórkę. Broń się, Lydia, Black Magic, Thunder na Al. Edward, broń się. Okurywanie się nie opłaciłoby. Ponieważ i tak... I tak bym... No, zdążył... Rydia by zdążył użyć Thundera szybciej, no kurczę. Znowu mnie słowa zabrakło. No ale okej, dobra, chodźmy dalej. I tu mamy coś... Właśnie Shadow Blade, którego już wcześniej mieliśmy. Już nasz Cecil ma użytego Shadow Blade'a tak naprawdę. No dobra, i znowu surprised. Nie lubię takich niespodzianek. Muszę przyznać. No okej, Cecil, atakuj Rydia, użyj tamtej swojej różdżki, a ty się broń. Zostało nam 36 many u Rydii. No to jest stosunkowo mało, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. No i dostaliśmy antidotę jako drop. Fajnie. Jak się nie przyda, to się sprzeda i tyle z tego będzie. Nie wiem, czy właśnie Shadow Blade'a, którego właściwie ma sesję, mogę tak użyć w ten sam sposób. No i mamy 100% poziomu drugiego i za to dostaliśmy 3 Phoenix Dały. No nie ma to tam, to przyda się. I zaraz, kiedy przyjdziemy tutaj, tak, trafiamy do gniazda Antliona. W gnieździe Antliona czai się sporo nowych monstrów, jak i również sam Antlion. Tutaj właśnie warto jest trochę pozostać i można naprawdę dobrze podekspić, bo właśnie ekspiodajne tutaj stworzenia żyją, ale kiedy pojedziemy tutaj, mamy gniazdo Antliona. Tu właśnie Antlion składa swoje jaja. No i tutaj Edward podchodzi. No i cóż to się tutaj pojawia? Bez obaw. Antliony są dosyć łagodne, nie zranią ludzi. Patrzcie, zaraz wezmę jedną z jej pereł. Jesteś pewny? No chyba nie. Rydia, ruszamy! Także widać, że ten Antlion nie był zbyt łagodny. No i oto jest i Antlion.
walka z Antlionem jest o tyle ciekawa, że trzeba patrzeć na jego oczy. Trzeba spojrzeć mu w oczy. I jeżeli jego oczy są białe, powinno się używać magii. A jeżeli jego oczy są czerwone, bo później takie będą, powinno się atakować go, że tak powiem, atakiem fizycznym. Dlaczego? Dlatego, że Antlion kontruje bardzo nasze ataki, stąd też używa ruchu, jakim jest Pincer i zabiera bardzo, bardzo dużo HP. Stąd też i warto właśnie zwracać uwagę na to, kiedy atakować, kiedy nie. Dobra, czyli Cecil, na razie nie atakuj, użyj Darkness na siebie. Edward, zrób Life Artem, będziesz nas leczył. A Rydia, użyj magii Blizzard, bo ona będzie super działać na nim. Weakness 280, piękny damage. No i teraz zaczyna się pieśń Edwarda i będzie nas co jakiś czas leczyła. Dobra, teraz możemy atakować go normalnie, dlatego użyłem Darknessa. 230, ładny damage. Dobra, Rydia, biała magia, cure na... No niech będzie na wszystkich, podleczymy się jeszcze trochę. I tak nie mamy nic lepszego do roboty. Nie wiem, czy atak lodowy byłby dobry w takiej sytuacji na niego. Dobra, szybki atak sesji dajesz, zanim zmieni kolor oczu. Aj, w Rydię. Dobra, spróbujemy jeszcze uderzyć różdżką. Zobaczymy, czy to skontruje. Nie. I bardzo dobrze. No to jeszcze raz, szybki atak sesji. Ważne, żeby kurczę nie trafić na zmianę oczu. Tak, tutaj pieśń nas co chwilę leczy. Bardzo fajnie. I leczy całkiem szybko, trzeba przyznać. Dobra, teraz Black Magic Blizzard. Cecil, możesz użyć swojego miecza? Możesz. A, ale to chyba będzie działać jako tylko zwykły atak, stąd też nie wiem, czy to ma jakiś sens. Dobra, więc czekamy, aż Rydia się załaduje, albo on zmieni kolor oczu. Rydia, Black Magic, Blizzard, ale szybka akcja. Dobrze. No i jak widzicie, Antlion nie jest jakiś trudny do pokonania, chociaż może przywalić, ale... Dobra, Cecil Darkness. No, a ty śpiewaj dalej. Graj, Edward, graj! Dobra, atakujemy. Zboostowany atak. Jak ja to lubię. No i Edward śpiewa nam dalej. Czyli się podleczamy tak, po troszeczki. Aj, za 80 rybie. Szybko atakujcie! No i cios ostateczny, czy nie? Tak, cios ostateczny to był. Pokonaliśmy Antliona. Jak widzieliście, boss bardzo prosty do pokonania, o ile nie uderzy się w niego w złym momencie złym atakiem albo czarem. No i za pokonanie Antliona dostajemy 2000 punktów expa, co starczyło na level up dla Cecila i prawie 2 levele dla Edwarda. I w sumie dobrze, bo Edward jeszcze z nami troszeczkę pobędzie, więc... dobrze, że mu poziom podskoczył, no i dostaliśmy perłowy piasek, albo piaskową perłę. O co chodzi? Dlaczego Antlion nas zaatakował? Otworów robi się coraz więcej, a bestie dotychczas niegroźne stają się agresywne. Coś tu się dzieje. Cecil, musimy wracać do Rosy. Racja, chodźmy. No i tak. I teraz możemy wyjść sobie stąd na piechotę, albo użyć Emergency Exit, którego zdobyliśmy, albo użyć zaklęcia Warp, jak jest na Rydia. No i właśnie pokażę wam, jak ono działa, ile ilość many nam na to pozwoli. Na jedno pozwoli. Ono nas przeniesie na kondygnację jaskini wyżej. A z wyższej kondygnacji możemy się już przejść. Też w sumie z tej kondygnacji, a zresztą w sumie to bez różnicy. Dobra, więc możemy sobie przejść kawałek. Ewentualnie jeszcze pokonamy jakiegoś monstrum, bo w sumie myślałem, że dłużej mi film po prostu to wszystko zajmie, a jednak okazało się, że to jest dość krótko. Wszystko mam już fajnie, pięknie odkryte, zebrane wszystkie dodatkowe itemki, więc całkiem ładnie nam poszło. No i mamy kolejną walkę. A tym razem z goblinami mamy Proven Strike. Dobra, więc Rydia, tak. Użyjemy naszego lodu. No może być na tym. Ty zaatakuj. I teraz Edward, mając hartę, jest również trochę silniejszy. I na tyle silny, żeby skosić jednego goblina. Ice Rod!
Blizzardem za 160 starczyło, starczyło. No i został nam tylko jeden goblin. Myślę, że Edward ma trochę śmieszny ten atak. Ale fajne jest też to, że on może narzucić Confluence. Dobra. Pokonani! I znów troszkę expa. Oj, to może starczy na level up dla Ridley? A może i nie. No tak, za gobliny dostajemy stosunkowo mało expa. Tam jeszcze właśnie w gnieździe Antlaina było sporo nowych monster, potworków, o czym mówiłem już. Dosyć eksplodalnie. Właściwie, jeśli byście chcieli trochę podekspić, to głównie tam. Dobra, tu mamy znowu monstrum. Ice Rod. A ty też tam możesz zagrać na swojej orfie. Chociaż za dużo to nie dało. I Ice Rod. Dobra, i skoro mamy już sterowy piasek, będziemy mogli wrócić się do Kaipo i tam wyleczyć naszą rosę z pustynnej gorączki. Dobra, i jest wyjście z jaskini. Czyli tak, odpokonaliśmy Antlaina, wyszliśmy z jaskini, teraz przyciskamy wszystko, możemy wrócić do naszego poduszkowca i przelecieć się kawałeczek, żeby wrócić do Kaipo. Do Kaipo chyba możemy wrócić tą stroną. Tak, bo tutaj możemy ominąć góry ładnie i przelecieć się pod samo Kaipo. Latając poduszkowcem nie atakują nas żadne potwory, podobnie jakbyśmy biegali na Chocobo. No i możemy nawet przelecieć nad tym jeziorkiem, to fajnie. Czyli tak, wysiądźmy. No ale cóż, to byłoby wszystko w dzisiejszym filmie z Final Fantasy 4. W następnym odcinku udamy się do Kaipo i tam spotkamy się z Rosą. Ale dzisiaj to wszystko, więc ja żegnam się z wami do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To cześć!